Witajcie. Dziś mam niedzielę. Pogoda jest, powiem szczerze, no wręcz wymarzona na spacer. I gdyby nie te komary, to byłoby idealnie, ale dziś jest taka specjalna okazja, żeby nagrać coś dla Was. Przede wszystkim to, jak już wielu z Was zauważyło, mój kanał przekroczył 10 tysięcy subskrypcji. No i właśnie w związku z tym chciałbym Wam bardzo wszystkim, kochani, serdecznie podziękować, bo gdyby nie Wy, po prostu no nie byłoby takiego mojego, no dla mnie to jest duży, ogromny sukces. No i tak początkowo muszę powiedzieć, tak może opowiem Wam taką historię tego mojego istnienia na YouTubie, mojego kanału. Początkowo tak oczekiwałem na ten pierwszy tysiąc, bo to jest taka okrągła liczba. Oczekiwałem tego pierwszego tysiąca. Później na jakiś czas to wszystko stanęło w miejscu. No, niedawno to wszystko ruszyło, więc to tak powiem szczerze, to jest sukces tak jakby ostatniego roku. Przez ostatni rok właśnie, no może troszkę półtora roku, właśnie bardzo to przyspieszyło. Także bardzo Wam wszystkim, kochani, za to dziękuję. No i tutaj chciałbym trochę opowiedzieć. No, Renia niedawno obchodziła 100 tysięcy subskrypcji. No, także Reniu, Tobie jeszcze raz gratuluję. Myślę, że to jest ilość tych osób, które ogląda mnie, które ogląda Renię, jest adekwatna do treści, jakie publikujemy. Także Renia ma dużo większą wiedzę, doświadczenie w tym zakresie. Ja tak... Taki multimedialny jestem, że tak powiem. Interesuję się dosłownie wszystkim. Tym, co Renia. Oprócz tego dochodzą jeszcze takie moje męskie zainteresowania. Jakaś mechanika, różnego rodzaju takie sprawy techniczne. Zajmowałem się przez wiele czasu przecież też wykończeniami. Do tej pory jeszcze gdzieś tam sporadycznie coś robię. Jakimś tam rzemiosłem, mogę powiedzieć. Także zainteresowania są duże, więc wracając do sedna, ta liczba subskrypcji jest adekwatna do treści, które i wiedzy, które publikujemy. No i jak to się zaczęło w moim przypadku, słuchajcie. Zacząłem oglądać YouTube'a, no i tak sobie pomyślałem, może bym spróbował. Bardzo mi się to po prostu, powiem szczerze, spodobało. Na początku były to jakieś tam nagrania z prac robione pod muzykę. Cieszyło, gdy było 100, było 200 wyświetleń. Bardzo mnie to cieszyło. I powiem tak, że wciągnęło mnie montowanie filmów. Do dziś montuję na tym samym programie, na tej samej wersji programu. Kiedy zaczynałem to te 4-5 lat temu? 5 lat temu, tak. W 2019 roku. W 2019 roku zacząłem pierwsze jakieś tam próby zaistnienia na YouTubie. No i montuję cały czas na tym samym programie. Bardzo mnie to wciągnęło. Jest to prosty program, nie daje dużo możliwości, aczkolwiek powiem Wam, że z biegiem doświadczenia tych wszystkich prób montażu i tak dalej, wydobywam z tego programu to, czego bym oczekiwał. Także nauczyłem się go przez 5 lat. No trochę mi zajęła ta nauka. No teraz coraz szybciej to po prostu ogarniam, bo w miarę przybywania mojego doświadczenia te możliwości jeszcze bardziej się rozbudowują, mam więcej pomysłów. Ale jeszcze wrócę do tematu tego, jak powstał ten kanał. No, tak jak mówiłem, początki były takie po prostu, aby tylko zaistnieć. I później też przez sporo czasu szukałem jak gdyby takiego swojego miejsca, co ja mam tak naprawdę pokazywać. No, było rolnictwo. No teraz ostatnio trochę swojej pracy pokazywałem, trochę zdjęć, bo też fotografuję. Nawet mam dzisiaj aparat. Mam aparat, idę sobie, właśnie może coś jeszcze uchwycę. Także te treści były naprawdę różne. Także pokazuję na dobrą sprawę siebie. Także taki jestem. Trochę groch, trochę kapusty, trochę grochu, trochę kapusty, taki groch z kapustą. Jeżeli komuś to się podoba, to jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli komuś się nie podoba, to przepraszam, ale no ja taki jestem, nie będę się po prostu dla kogoś zmieniał. Dlatego jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy mimo tego, że może coś im się tam nie podoba, mimo to są
przychodzą, oglądają. Wiem, że już jest Was spora grupa takich, którzy są pod każdym filmem, także to bardzo cieszy. Słuchajcie, no to jest taka rodzina, nasza rodzina. Wiem też, no już kiedyś to powtarzałem, że no ma się tych znajomych, powiedzmy to, rozlokowanych w różnych miejscach Polski, więc powiedzmy to, gdyby przyszła taka sytuacja, że coś by się, jakieś zdarzenie losowe zdarzyło, trzeba byłoby poszukać jakiegoś lokum gdzieś tam po trasie, to podejrzewam, że kilka telefonów i udałoby się coś zorganizować. To dało mi też, słuchajcie, możliwość kontaktu z różnymi innymi, powiedzmy to, youtuberami, którzy, z którymi jestem w kontakcie. To też jest, są jakieś doświadczenia, no takie, powiem Wam, miłe doświadczenia, móc się spotkać, porozmawiać. Inaczej jak się z kimś rozmawia przez telefon, czy jakąś prowadzi wideo rozmowę gdzieś tam przez ekran komputera, telefonu, a inaczej jak człowiek się spotka osobiście, no ta interakcja jest po prostu inna. To są takie wartości dodane tego wszystkiego. No jest to też jakiś, powiem, no nie powiem, że obowiązek, ale też zabiera to trochę czasu, więc no nie zawsze mogę sobie pozwolić na nakręcenie, nagranie czegoś, co chciałbym powiedzieć, chciałbym przekazać, bo są różne sytuacje. Także te filmy ukazują się rzadziej niż chciałbym, no ale też no nie chcę nagrywać czegoś, co by było tak zwaną zawali dziurą, żeby po prostu tylko coś było na kanale. No nie chcę się rozdrabniać, chcę pokazać takie najbardziej istotne rzeczy. Trochę mi ten sezon, powiem szczerze, dał w kość, ale no człowiek na błędach się uczy. Gdyby nie było takich doświadczeń, wpadek, różnego rodzaju takich sytuacji kryzysowych, to pewnie byśmy się wiele nie nauczyli. Też zadajecie mi pytania o jakieś szkodniki. Słuchajcie, ja nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć z tego powodu, że ja nie miałem z nimi styczności. U mnie się po prostu one nie pojawiają, nie pokazują się, więc no ja nie mogę Wam powiedzieć, podpowiedzieć, doradzić, jak z tym walczyć, bo ja po prostu się z tym nie zderzam na co dzień. To, co już człowiek przeszedł, znalazł, powiedzmy, to jakiś dobry środek, który raz, drugi, trzeci się sprawdził, no taką wiedzę, informację mogę przekazać. No a tutaj improwizować po prostu nie będę. Wiem, że w tym roku też przeprowadzałem kilka takich, no nie powiem, że badań, ale takich doświadczeń na różnego rodzaju szkodniki. To, co do tej pory się sprawdzało, to w tym roku niekoniecznie się przynosi jakiś zauważalny efekt, o ile w ogóle jakikolwiek efekt, więc cały czas musimy się uczyć, edukować, doświadczać, robić doświadczenia i właśnie cieszę się, że no jest internet, jest YouTube, powiedzmy to YouTube, gdzie można dzielić się swoją wiedzą, pokazywać swoje życie, ale przede wszystkim swoje doświadczenia, mówię, bo dzięki temu no jest nam lżej. Nam wszystkim tutaj, tej naszej społeczności, jest po prostu dzięki temu lżej. No są, słuchajcie, nie chcę tutaj takie troszeczkę łyżki dziegciu do tego filmu dodawać, ale no też są osoby, które, to się spotkałem tutaj w tej swojej karierze YouTube'owej, spotkałem się, że kilka osób pisało do mnie, jak zarabiać i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, ja nie robię tego dla pieniędzy. Owszem, od ubiegłego roku po namowach Renia mnie bardzo namawiała do tego, żeby sobie włączyć zarabianie, więc jakieś tam kilka złotych mi zaczęło wpadać, ale ja nie nastawiałem się na to, żeby zarabiać jakiekolwiek pieniądze i nie chcę być takim jak gdyby zakładnikiem tego różnego rodzaju zasad i tak dalej. Po prostu robię to, co ja uważam za słuszne, to, co chciałbym pokazać w danym momencie, wracając tutaj do tego, że oczywiście jeżeli mam czas, tak, jeżeli dysponuję jakimś czasem, ale mówimy tutaj, gdy coś publikuję, to chciałbym, żeby to było takie, jak ja chcę, a nie tak, jak mnie po prostu ktoś ogranicza, więc no niektórzy robią to
tylko i wyłącznie na pieniędzy, więc metody, które polecają, zmieniają się co tydzień u nich. A ja jestem raczej tak, staram się być stały, oczywiście zawsze coś wprowadzam nowego, jakąś innowację, bo no, warunki nam się zmieniają. Ubiegły rok sezon był inny, też był ciężki, ale był zupełnie inny, chociaż jest podobny, jest zupełnie inny, więc no, każdy rok, każdy sezon czegoś nas nowego uczy. No, także bardzo Wam wszystkim dziękuję. No i też myślę, że ja tu żadnych konkursów nie będę ogłaszał, słuchajcie, ale jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania, tak jak może zrobię taki odcinek, jak robiłem to w ubiegłym roku, też poprosiłem o pytania, także może w przyszły weekend, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, słuchajcie, ale robaki mnie atakują. Przepraszam, że się tak oganiam. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, przyszły weekend będzie się trochę działo, ale na razie nie zdradzę. Może niektórzy wiedzą, co się dzieje. No, szykuję pewną taką małą niespodziankę, także będzie to niespodzianka i dla Was, i dla pewnej osoby. Ale więcej nic nie powiem, słuchajcie, więc wracając do tego, że może w przyszły weekend, może będzie, nagram jakiś film z odpowiedziami na te pytania, także zadawajcie przez ten tydzień pytania, niekoniecznie pod tym filmem jakieś pytania, ja sobie to postaram spisać i no może nie na wszystkie, ale na większość pytań postaram się odpowiedzieć. A teraz zobaczcie, jestem znów w pięknym miejscu, tu są te dęby, do których zazwyczaj się przytulam, także będę wracał, to się na zapas, na cały tydzień przytulę do nich. No i zobaczcie, jak wygląda sytuacja u nas na polach. Troszkę popadało nam w ubiegłym tygodniu. W tej chwili może coś na wtorek, jakieś opady, o ile się sprawdzą prognozy. No na polu wczoraj pieliłem truskaweczki, to powiem szczerze, że już jest sucho. Gdzieś to może w głębi jest jeszcze wilgoć, ale generalnie trzeba podlewać. Podlewamy z mamą. Selery podlewamy, pomidory, podlewamy truskawki, także wymaga sytuacja pogodowa od nas tego, żeby podlewać. No, ptaki pięknie śpiewają. No i właśnie słuchajcie jeszcze, a tu jakie piękne niebo, pięknie się przebija, zobaczcie. Właśnie czerwiec mi się tak zawsze kojarzy, jeszcze tak kilka słów Wam powiem. Czerwiec mi się zawsze kojarzy z takim pięknym niebem. To chyba są najpiękniejsze chmury teraz w czerwcu. No i dzień jest, będzie 21 czerwca, będzie najdłuższy dzień, najkrótsza noc. A drugi rok z rzędu mamy bardzo zimne noce w czerwcu. No czerwiec słynie z tego, że są najcieplejsze noce z uwagi na to, że są najkrótsze. A niestety, pogoda nam się zmienia, klimat nam się zmienia. Tutaj nie chcę żadnych teorii spiskowych przytaczać, ale moim zdaniem wszystkiemu za wszystko odpowiada przebiegunowanie Ziemi. No ale nie chcę tu już mieszać tematów. Dziś mamy niedzielę, dziś mamy odpoczynek. Ja wyszedłem na spacer, odpoczywam. No i zobaczcie, pewnie żniwa będą nie za długo. Tu mamy przeżytą zimę. Ale gdzieś jak ktoś ma jęczmień, to podejrzewam, że jeszcze tydzień dobrej pogody, jak w przyszłym tygodniu ma przyświecić ponad 30 stopni, to będzie chwila i będziemy mieli żniwa. Dobra, słuchajcie kochani, to jeszcze raz na koniec Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za te, jak zawsze powtarzam, zaufanie, bo jednak zaufaliście mi, przychodzicie do mnie, oglądacie mnie, może coś, jakieś porady do siebie bierzecie. Ja jeszcze raz powtórzę, nie uzurpuję sobie prawo do wyłączności. Zawsze należy zweryfikować to w kilku źródłach. To jest tylko moje zdanie. Ja nie chcę brać odpowiedzialności za to, że coś komuś się nie udało, zepsuło i tak dalej. Sprawdźcie to jeszcze w innych miejscach, w innych źródłach. No. Także taka sytuacja. Ja jeszcze sobie chwilę pójdę, a z Wami się już pożegnam. Także bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przede wszystkim nie poddawajcie się, bo jedna czy dwie porażki nie oznaczają przegranej.
cały czas trzeba mieć do końca nadzieję i wiarę w to, że coś nam się na pewno uda. Życzę Wam zdrowia, słuchajcie, żebyście dbali o siebie i tak dalej. Ja jeszcze tutaj powiem, że jestem w trakcie kuracji emami, czyli probiotykami. Taka kuracja powinna trwać około 2 miesięcy. Po 2 miesiącach należałoby sprawdzić, zrobić przerwę i sprawdzić, czy jeszcze. No czasami taka kuracja może trwać nawet rok czasu, więc nie rezygnujmy, gdyby na przykład, załóżmy, po tych dwóch miesiącach nic się nie zmieniło, ale ja mieszam, ale ja wprowadzam tematy. Chciałbym tyle powiedzieć, no to jest chyba za krótki czas, żeby o zbyt wielu rzeczach mówić. Może będzie okazja ku temu, żeby trochę na dłużej z Wami zostać. Dobra, to jeszcze raz. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłej, spokojnej niedzieli Wam życzę. Z Panem Bogiem, kochani.